I właśnie, wiecie, to co ja wam chciałem powiedzieć dzisiaj, to tak jak mówię, to są rzeczy, które wypływają, to są rzeczy, którymi ja żyję na co dzień. Ja to się z wami podzielę w ogóle moim życiem, bo wiecie, no, każdy szuka tej drogi. Ja tą drogę, bo mówi się tak, że najważniejsza jest miłość i w ogóle to jest prawda. Ja się przekonałem, że ta miłość jest najważniejsza. Ja się przekonałem, że ta miłość daje zwycięstwo. Ja się przekonałem, kurczę, co to jest Kościół. Przekonałem się, co to jest działanie zespołowe. Przekonałem się, co to jest właśnie ta wspólnota. I mało tego, to mi przynosi szczęście. Przekonałem się też, co to jest poddanie drugiemu człowiekowi. Wiecie, dzisiaj w kościołach jest taka śpiewka, której ja bardzo nie lubię. Mnie to prowadzi Duch Święty, ja jestem poddany Jezusowi. No nie jesteś, bo nie jest, bo nie ma wokół ciebie ludzi, nie otaczasz się ludźmi. Jeśli się nie otaczasz ludźmi, to znaczy, że gdzieś to twoje poddanie nie jest poddaniem. Jeżeli nie otaczasz... Tak naprawdę człowiek jest stworzony do wspólnoty. Człowiek jest stworzony do tego, żeby żyć z ludźmi. Jeśli się otaczasz tymi ludźmi, jeśli kochasz tego drugiego człowieka, to nie możesz się nie otaczać ludźmi. Wiadomo, różne są rodzaje ludzi i nie każdy z każdym będzie miał jakby super relacje. Bo taka jest prawda. Ale jeżeli jest między nami w ogóle, jest w nas Chrystus i On realnie żyje, no to w ogóle to wszystko funkcjonuje. Ja mogę nie mieć super relacji z jakimś bratem, który jest całkowicie jakby inne ma upodobania, inaczej szerzy królestwo, ale my i tak jesteśmy jednej myśli, jednego zdania i tak stanowimy wspólnotę, prawda? Być może nie. Ja jestem raperem i ja jestem ekspresyjny. On jest z kolei muzykiem i jest taki bardziej artystyczna dusza, nie? My niekoniecznie będziemy działać, niekoniecznie będziemy robić wspólne dzieła, ale będziemy jednej myśli i jednego zdania. I to jest, w tym jest siła. Ja wam chciałem powiedzieć, co podniosło moje życie i co spowodowało, że ja się zacząłem realnie rozwijać. Ja już o tym mówiłem w kościele ostatnio, jak było to spotkanie przebudzeniowe, ale ja to jakby troszkę poszerzę, powiem wam trochę więcej. Otóż dla mnie takim kluczem, i to też jest kwestia tutaj tej miłości, tego poddania i tego z tym związanego zwycięskiego życia, to u mnie to była skrupulatne rzeczy małe, wiecie, bo to, tak jak jest mowa, nie zaczynamy nigdy tej budowy od dachu i nie będzie nigdy pięknie, jeśli po pierwsze nie mamy fundamentu i później na tym fundamencie nie budujemy właściwej budowli. Mnie w moim życiu była do weryfikacji taka jakby... Pierwsza rzecz to była praca. To się wydaje takie jakby gdzieś mało taka spójna rzecz tutaj z duchowymi rzeczami. Ale właśnie ta praca i małżeństwo to dwie rzeczy, które w moim życiu, kiedy je zacząłem ogarniać i ogarnąłem i prowadzę się w nich należycie, one zaczęły prowadzić mnie do zwycięstwa. Dlaczego praca? Dlatego praca, że praca, można to tak na potrzeby robocze nazwać, że to jest w pewnym sensie taki poligon. My też nie możemy życia traktować jak poligon, no bo na poligonie są wybuchy, robi się rzeczy, z którymi niekoniecznie się trzeba liczyć, rozsadza się to, rozsadza się tamto, strzelają bomby, ale tutaj mamy do czynienia z ludźmi w życiu, prawda? I nie możemy też traktować do końca, dlatego mówię tak, na potrzeby robocze w pewnym sensie poligon to praca. Dlaczego? Ponieważ ja się musiałem zmierzyć, wiecie, w pracy... To ja zawsze byłem taki, że no dobra, szedłem, jak już się nawróciłem, no to tak, no dobra, trzeba tą pracę wykonywać jak dla Boga i tak dalej, ale to gdzieś dla mnie był nadal pusty slogan. Mówię, no jak dla Boga, dlaczego? To trzeba było przerobić we mnie. Kiedy ja zacząłem traktować pracę jako najwyższy priorytet, ja zrozumiałem, znaczy nie, jako taki priorytet w życiu codziennym, bo wiecie, idziesz do pracy na 8 godzin i w ogóle musisz tam żyć i tam żyjesz z ludźmi i tam też wykonujesz pewne dzieło i ludzie patrzą na to dzieło i ja musiałem zrozumieć, o co chodzi, ja musiałem zrozumieć prostą i podstawową rzecz. Jeśli ja nie będę świecił w pracy, to nikt mnie nie będzie słuchał. To jest jedna rzecz. A i teraz dwa, kwestia mojego sumienia. Jeżeli ja tej pracy nie będę wykonywał na najwyższym poziomie i najbardziej zaangażowany sercem nie będę jej robił, jak dla Boga, dlatego jest nie od parady napisane, to ja będę miał we wnętrzu zgrzyt.
Bo ludzie mnie nie będą chcieli słuchać, nie będę dla nich przykładem i moja Ewangelia wtedy nie będzie miała dla nich żadnej wartości. I ja sam przed sobą nie będę człowiekiem, który wykonuje tą pracę tak, jak Chrystus powiedział, tak, jakbym wykonywał dla Niego. Czyli moja miłość będzie głównowarta. Bo jest napisane, Jezus powiedział, kto mnie miłuje, słów moich przestrzega. I to we mnie pracowało. I ja w pracy, jak byłem niedbały, ja zacząłem tą pracę wykonywać naprawdę rzetelnie. I to było dla mnie trudne. Przychodzisz do roboty, musisz się skupić na pracy. A ja miałem takie coś, że ja byłem taki... Ja jestem człowiekiem energicznym, lubię działać, lubię, ale miałem też w tym swojego rodzaju zaburzenie. Wszystko, nie potrafiłem się skupić, moje myśli zawsze biegały i goniły. I dla mnie teraz przyszło coś takiego, skupić się na pracy. I teraz musisz to zrobić, bo w ogóle nie pójdziesz dalej, wiecie o co chodzi. Człowiek się nawrócił, jest służba, zaczyna ona działać, a tutaj u podstaw są rzeczy nieprzerobione. Ja nie umiem pracować jak należy. Nie umiem, nie chcę mi się. I teraz tak, trzeba to ogarnąć, bo jak nie ogarnę takich małych rzeczy, no to ja nie pójdę dalej i ja nie będę zwyciężał w tym życiu. Ja nie wykonam wielkich rzeczy dla Boga, a i Bóg mnie nie użyje, bo On widzi mnie. Jeśli widzi mnie niezaangażowanego w rzeczy małe, nazwijmy to, no to jak mi powierzy wielkie rzeczy i jak mnie przyprowadzi do ludzi. Wiecie, i wtedy się zaczyna w człowieku taka mrzonka robić, wiecie, no, pewne rzeczy się omija, dobra, tego, idę na ulicę, głoszę, wielkie poselstwa, ale tak naprawdę to nie ma wielkiej siły. Człowiek wtedy schodzi na bok. Ja przyłożyłem się do pracy i zacząłem o nią dbać, zacząłem tam się szkolić, zacząłem tam poznawać w ogóle jakby swoje mankamenty, bo wiecie, to jest też takie coś, że jesteś z ludźmi, którzy są ze świata i to tam trzeba umieć w ogóle być, bo to, wiecie, człowiek się nawraca, to ja znam mnóstwo ludzi, którzy się nawracają i stają się głupsi niż byli. Naprawdę. A wiecie dlaczego? Nie umieją żyć. Bo się nie umieją żyć w świecie. Jak wcześniej umieli żyć, tak teraz przeklinać to się nie przeklina, no bo już serce na to nie pozwala, już się ma zgrzyt. Już się nie gada o głupotach, wiecie, w takich budowlanych pracach, no to faceci to zwykle gadają na jeden temat, dwa, trzy tematy poruszają. Oglądnijcie budowlańców, to będziecie widzieć, o co chodzi. Widziałem Rafała w telewizji. Udało mi się tam dostać, żeby głosić Ewangelię. No, ale wiecie, ale to jest takie życie i w takim środowisku, wiecie, jak człowiek przez 8 godzin pozwoli sobie na bycie częścią tego świata, bo nie trzyma pionu, nie jest wierny w małym, to i nie utrzyma się w takiej pracy jako Chrystusowa światłość, tylko zaraz się zmiesza świat w świat. Dlatego ja wam chciałem taką tutaj rzecz na takie potwierdzenie właśnie przeczytać ze słowa. Ja zacząłem analizować taki werset niedawno i wiecie, w ogóle odkryłem coś potężnego, to dla mnie było, ale i wam się to sprzedam, jest napisane tak. Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą. Na nic się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może być światło położone na górze. I teraz tak, zacząłem myśleć, jeśli wtedy sól zwietrzeje, mówię, ale sól nie wietrzeje, no jak sól wietrzeje? Sól nie wietrzeje w ogóle. Tak sobie na zdrową logikę to myślę. I tak zacząłem analizować ten temat. Sól nie wietrzeje. Zacząłem grzebać i zacząłem się doszukiwać dokładnie znaczenia tego słowa. Co to znaczy, że jeśli sól zwietrzeje? I teraz tak, jak tam otworzyłem, zacząłem grzebać w kodach Stronga, i przeczytałem, że to wietrzenie soli to nie jest żadne wietrzenie. Tam słowo zwietrzeje, to się krzyczy, tyczy chrześcijan, jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje. I co to zwietrzeje oznacza? Straci wpływ, tracić wpływ, nie mieć mocy, być bezużytecznym. I teraz tak, kiedy sól wietrzeje? Sól wietrzeje wtedy, kiedy się miesza na przykład z ziemią. Sól, normalnie jak jest oddzielona od wszystkiego, tu ją posypiesz, ona nie zwietrzeje. Ona zwietrzeje wtedy, kiedy się zmiesza z ziemią. I teraz to jest taka analogia do mieszania się ze światem. Jeżeli my w tej pracy damy się po prostu, ja mówię to przykładowo, bo ludzie przestają żyć świętym życiem i się mieszają z tym światem, żyją też w grzechu,
mnóstwo ludzi, znam ludzi, którzy ćpają, będąc w kościele, znam ludzi, którzy, nie wiem, siedzą w jakiejś pornografii, mnóstwo różnych rzeczy ludzie robią, ale jednocześnie też wychodzą na ulicę, spotykają się z ludźmi i do nich głoszą. I to jest to wietrzenie, mieszanie się ze światem. A dalej, co to wietrzenie oznacza? Tracić wpływ, nie mieć wpływu, nie wywierać wpływu. To wietrzenie oznacza, odkryłem właśnie to, że to oznacza ludzie, i tacy ludzie głoszą, ale oni nie mają wpływu. I wiecie, co jest tutaj dalej napisane? Że na nic się już nie sprzedadzą, tylko aby być precz wyrzuconym i przez ludzi podeptanym. I ci ludzie, którzy nie mają wpływu, a głoszą Słowo Boże, są deptani przez ten świat. Bo oni nie mają żadnego autorytetu, bo oni sobie żyją tak, jak im się podoba, oni mają teorie takie, jakie oni uważają za słuszne i są po prostu wmieszani i bezużyteczni. I w ogóle, wiecie, kiedy ja to przeczytałem, ja zafiksowałem się jeszcze bardziej na świętym, ale też na normalnym życiu, bo to, wiecie, czasem ludzie, bo to w różne rowy można wpaść. Można się tak zafiksować na świętości, że w ogóle stać się głupim i w ogóle nie reprezentować należycie Chrystusa. Wiecie, bo dajmy ten przykład tej pracy, potrzeba mądrości. W ogóle trzeba to z Bogiem też przerabiać. W ogóle trzeba mu to przynosić, bo można się stać takim człowiekiem, którego w ogóle, wiecie, no, znam ludzi, którzy przychodzą do roboty, o, tak ja poznałem Chrystusa, to tam od razu sypnie całą Ewangelią i już jest na dzień dobry skreślony, nie? Wiecie. Ja nie mówię, że tak się nie robi. Czasem jest tak, że trzeba od razu zaprezentować Chrystusa. Ale czasem jest tak, że trzeba popracować miesiąc i się nic nie odzywać. I wtedy oni na przykład są zaciekawieni tobą. Nie mów tak, nie przeklina. Coś już jest nie tak. Nie denerwuje się. Coś się tak. Oni wtedy co robią? Dowiadują się, jak można nazwisko i szukają cię na Facebooku. No. Albo na YouTubie. I wtedy słyszą, co ty robisz i wtedy do ciebie przychodzą. I wtedy dzień dobry, i wtedy im głosisz. I wtedy to jest właśnie to miejsce. I właśnie to jest odpowiednie miejsce. Właśnie, wiecie, ja sobie postanowiłem właśnie za taki cel. Nie? Ja uważam, że każdy tak powinien mieć, że idę do tej pracy, czy zmieniam to środowisko, i jeszcze musi być praca, to ja sobie postanawiam za cel, że wszędzie o mnie zawsze ludzie będą wiedzieć, kim ja jestem. I nie fiksuję się koniecznie na tym, że ja muszę tym ludziom już na dzień dobry wywalić, kim ja jestem. Ale jestem zdeklarowany przed samym sobą, w swoim sercu, że ja każdemu człowiekowi powiem Ewangelię i zaprezentuję Chrystusa. I mam w tym luz. Bo wiecie, kiedy przychodzi spina jakaś, to już nie jest od Boga, tylko od diabła. To wtedy diabeł przychodzi ze spiną. A czemu dziś nie powiedziałeś, a zrobiłeś to, a zachowałeś się tak? Wiecie, ja też popełniam błędy. W robocie nieraz też coś zrobię nie tak. I to nie chodzi o to, że ja teraz w ogóle mam chodzić w potępienie. Ja się wtedy modlę. Ojcze, w ogóle nie chcę, żeby on to widział, bo ona to zobaczyła. Tak się modlę, bo ja nie wyciągam wniosków z błędów. Dlaczego? Bo ja wiem, że coś źle zrobiłem, to wiem, że źle zrobiłem nie tak. To nie ma, my jako chrześcijanie, my nie wyciągamy wniosków z błędów, teraz nie rozpatrujemy tego, co zrobiliśmy, bo my już wiemy, że coś zrobiliśmy nie tak. Dlatego to takie właśnie jest, to życie właśnie musi tak płynąć. I właśnie to jest taki jeden aspekt praca, nie? Praca jakby to jest taki, to jest coś, co dzięki czemu zacząłem zwyciężać, w ogóle ta wierność w rzeczach małych, a drugą kwestią to jest właśnie małżeństwo, nie? I to jest też poświęcenie drugiej osobie. To jest też coś ważnego i w małżeństwie zobaczyłem, tak jakby ja sobie miałem taki etap w życiu, to nie było silne na szczęście, ale zaczęło mnie już coś takiego dopadać, że znaczy zacząłem jakby tak sobie ułożyłem w pewnym sensie wartości, że służba zaczęła być dla mnie czymś w ogóle najważniejszym, czymś ważniejszym być może nawet niż moje małżeństwo, być jakby ja tego nie powiedziałem, że tak jest, ponieważ czułem, że tak nie może być, ale zacząłem tak umieszczać to w taki, tak to zacząłem skalować, no bo to czynem człowiek, każdego dnia czynem człowiek reprezentuje to, w co wierzy, prawda? Reprezentuje te wartości, które ma gdzieś w sercu. Ja zacząłem tak tą służbę, ta służba. I w pewnym momencie zrozumiałem, ja też
dużo rzeczy biorę z kazań, które są u nas w Kościele i słucham też uważnie apostołów i nauki apostolsko-proroczej. Jest ona dla mnie naprawdę wyznacznikiem i kierunkiem. Jest napisane, że fundamentem nie jest Jezus Chrystus, ale nauka apostolsko-prorocza, której fundamentem jest Jezus Chrystus. Prawda? I teraz w ogóle tu chodzi o Jezusa, ale chodzi o tą naukę i chodzi o tą naukę, która go reprezentuje, bo to wiecie, no, wszyscy krzyczą Jezus, Jezus, nie? Ale kurczę, to nauka, chodzi o dobrą naukę. Wiecie, i zrozumiałem, że to małżeństwo to moja pierwsza służba jest, nie? I kiedy ja zacząłem, kiedy ja postawiłem jako priorytet moje małżeństwo, to zaczęło się po raz kolejny ta szerokość i głębokość jeszcze większa. Ona zaczęła mieć miejsce w moim życiu, ponieważ w ogóle mój dom, w ogóle moje małżeństwo, to ja tam najpierw reprezentuję Chrystusa i ja tam najpierw jestem oddany człowiekowi. Wiecie, i mnie zaczęło po prostu to interesować. Moje małżeństwo najbardziej, a to wszystko, w ogóle i małżeństwo, i służba, to wszystko wypływa z tego, jak się kim jest dla nas Jezus i jak z Nim jesteśmy blisko. To zawsze tak jest i to tak też musi być. Wiecie, mnie zaczęło kręcić to, naprawdę kręcić to, że jestem dobrym mężem. Zaczęło mnie to się coraz bardziej podobać. Dlaczego? No bo w ogóle mogę dawać drugiemu człowiekowi, mogę dawać żonie, mogę ją uszczęśliwiać, mogę być dla niej prawdziwie głową, nie? I to mnie zaczęło satysfakcjonować. To zaczęło być dla mnie bardzo wielką wartością. To, że poszedłem do jeszcze lepszej pracy i co prawda haruję ciężko, ale przynoszę kasę do domu i zabezpieczam ten dom. I to zaczęło mnie naprawdę satysfakcjonować. Wiecie, to, że ja mogę dać, nie? To, że mogę być wspaniałym mężem. I to spowodowało, że ja teraz mogę iść dalej. Z tych fundamentalnych takich pozycji w życiu i z tych priorytetów, co wiadomo, że wszystko wypływa z Chrystusa, bo gdybym ja nie miał relacji z Chrystusem, no to w ogóle to by nie było to coś by się tutaj posypało, coś by kulało, nie ma bata. Ale dzięki temu, że w ogóle Chrystus, nauka apostolsko-prorocza, ludzie w moim kościele, którym ja się też potrafiłem poddać, bo to też, to poddanie to jest kolejny element, który w ogóle przyniósł mi zwycięskie życie. Poddanie się w ogóle pod autorytet człowieka, który mi reprezentuje królestwo. I wiecie, to nie takie poddanie na takiej zasadzie, że ja sobie wybiorę, co mi się podoba, co on głosi, a to jedno zostawię, a tamto odrzucę. Powiem wam tak. Ja poddałem się w 100% apostolstwu przywódców w kościele u mnie, prawda? I dzięki temu ja postawiłem na relacje z nimi. Ja postawiłem wszystko i powiedziałem tak, gdyby mi mój pastor powiedział, napisz sobie na czole, ja to mówię w cudzysłowie i przesadzę teraz, mam nasranę w głowie i chodź z tym napisem po domu przez 12 godzin, nie na zewnątrz, to ja bym tak zrobił i bym się zastosował do czegoś takiego. Dlaczego? Bo ja się nauczyłem poddania człowiekowi. Co prawda to jest przesadzony przykład i pastor mi tak nigdy nie kazał zrobić, mój przyjaciel, ale dlaczego ja to mówię? Ponieważ niejednokrotnie właśnie taki mój przyjaciel, mój pastor, mój ojciec, mój mentor duchowy, on mi powiedział coś, co nie było zgodne w ogóle, ja się z tym nie zgadzałem. Ale ja to wykonałem, ponieważ, i to mi później przyniosło owoc, ponieważ ja widziałem jego życie, ja zaufałem w to, ja tutaj przyszedłem, ja uznałem go za mojego mistrza i teraz ja na podstawie jego życia decyduję się, że ja mu będę poddany i decyduję się, że ja będę robił tak, jak on mi powie, bo on chce dobrze dla mojego życia i on teraz jest za mnie odpowiedzialny, to jest Chrystusowiec, więc jak on mi powiedział tak, to ja się jemu poddam i teraz on poniesie konsekwencje, jeśli mi źle powiedział, a nie ja. A ja mam luz w sercu, bo ja się mu poddałem i za to ja będę miał owoc. Bo ja się poddałem. I poddałem się nie temu, co mi łechce ucho, albo w ogóle moje tutaj serce, ale temu, co jest dla mnie dobre. Bo to, co jest dla mnie dobre, to żeby uzyskać wzrost, niejednokrotnie będzie bolesne. Nauczyłem się tego. Wiecie, ja dzisiaj jestem w takim miejscu, to wszystko jest zbudowane na tej właśnie miłości i na tych relacjach miłosnych. Dlatego też mogę być w takim miejscu, że kiedy mi mój
mentor, no tak to nazwijmy roboczo, bo to ja też tych określeń to tak nie lubię. No mój przyjaciel powie, czy mój pastor, to też jest takie określenie kościelne, to moi przyjaciele, jakoby wy wszyscy rodzina jesteście. I teraz kiedy ja ufam wam i ufam w wasze intencje, ufam w intencje moich przywódców, no to wtedy ja w ogóle słyszę od niego: Rafał, robisz nie tak coś takiego albo coś takiego, mówię, spadło u ciebie to, pogorszyło się to. I teraz mówię, nie, musisz to zmienić, nie? I teraz wiecie, mnie to dotyka, mnie niejednokrotnie czasem mnie coś wzburzy, ale ja to przyjmuję. Minie kilka tych godzin, nie miesięcy ani lat, aż ja to przerobię w sobie, przegryzę, przeprawię. Mówię, dobra, okej, okay. Za chwilę zrozumiem, że to było to właściwe do mnie, a później zadzwonię i powiem, dziękuję ci, że mi to powiedziałeś. Super. I wiecie, na tym się nie da potknąć, nie? Na tym się nie da potknąć. I wiecie, bo to właśnie badanie tego serca to jest naprawdę piękna sprawa. Ludzie, w tych dzisiejszych kościołach jest tak, że no właśnie ludzie, Agata to kiedyś napisała, że wygoda życia, wywyższenie siebie, coś tam jeszcze było. To są rzeczy, którymi dzisiaj ten świat jest zdominowany. I to świat chrześcijański, to społeczności chrześcijańskie. Wiecie, ludzie chcą błyszczeć, ludzie chcą być dla samych siebie, dla poklasku, a to nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi, bo to nie są te czasy wielkich nazwisk i wielkich usługujących. I powiem tak, już wracając do tematu, też nie chcę przeciągać, powiem wam tak. Tutaj ta praca, małżeństwo, poddanie się, to są te rzeczy, z których wystartowałem. Wiem też jedno, że służba w Królestwie jest też bardzo ważną rzeczą. Jakby służyć Bogu powinien każdy, to jakby fundament jest taki. I powiem tak, ja zrozumiałem też taką jedną podstawową zasadę. Ja to też mówię ogólnie ludziom, którzy gdzieś tam szukają jakiejś drogi, którzy chcą służyć, którzy jeszcze gdzieś nie odnaleźli siebie, kim są w tym Królestwie. To jest taka podstawowa zasada. Artur kiedyś powiedział, czerpię przykład. Artur kiedyś powiedział tak, jeśli nie masz pracy i szukasz pracy, chcesz dobrej pracy, no to dobra, w porządku, fajne masz chęci, ale musisz pracować, prawda? I teraz tak, dzwoń, idź rozwozić pizzę albo w najgorszym wypadku ulotki i wtedy się módl i szukaj tej właściwej pracy, ale pracuj. I tak samo jest w służbie, to jest zasada. Ludzie się wypalają, ludzie czekają na dotknięcie Pana, a później muszą robić coś takiego jak rozpal na nowo dar łaski. Dlaczego? Ponieważ ludzie nic nie robią w Królestwie i to też nie jest dobre. Powiem tak, wielu ludzi siedzi, wielu ludzi odchodzi z kościołów, ponieważ widzą tych innych, którzy działają, którzy idą, u których jest postęp widoczny, a oni nie robią nic, ponieważ chcą wielkiej służby, ponieważ chcą dla siebie poklasku, ponieważ są gdzieś odrzuceni. I dobrze jest w ogóle wiernie uczestniczyć w jakimś dziele. Niekoniecznie to musi być twoje. Ja mówię ludziom, tak, powinniście iść i głosić na ulicę. Ja mówię, powinniście być wszyscy. I niekoniecznie ty musisz na ulicy brać mikrofon i głosić, ale bądź w ogóle, módl się wstawienniczo, podchodź do ludzi, bądź tam po coś, nawet zwijaj kable, ale bądź po coś, bo odbierzesz nagrodę, albo jej w ogóle nie odbierzesz. Ja jakby nie rozumiem u ludzi tego, że przyjęli Jezusa i teraz nasze życie jest na ziemi tutaj po to, aby szerzyć Królestwo i otrzymać nagrodę. I mówię tak, no ja się zafiksowałem na świętym życiu, zaczęło mi się to podobać, ale to wiadomo, wypływa z relacji z Jezusem, ale kurczę, pracujemy tutaj na wieczność. Jeśli nic nie zrobimy, to nic nie będziemy mieć w tym niebie. Będziemy szczęśliwi, ale tutaj jest kwestia nagrody. To jest mega ważne w ogóle. Choćby nawet już na tej ziemi, w cudzysłowie, wolałbym naczynia zmywać do końca moich dni, ale odebrać jakąś nagrodę, niż nie robić nic, stać się zgorzkniałym i zamiatać święte pokoje w niebie. No nie chciałbym tak. Kurczę, dlatego to jest właśnie takie ważne. A ja powiem tak, kiedy człowiek zaczyna być wierny takim małym rzeczom i na przykład mówi tak, no dobra, ja nie wiem jeszcze, kim jestem w Królestwie, ale ja postanawiam w ogóle, że nie wiem, że będę na każdej ewangelizacji, że będę tam się modlił, że nie wiem, będę zwijał kable i jest w tym i modli się o to, co właściwie ma robić,
Bo ja wiem, że Bóg nas nie przeznaczył, żebyśmy kable zwijali, ale Bóg nas przeznaczył do rzeczy większych. I wtedy nam Bóg pokazuje, do czego jesteśmy. Ja mówię, ja zacząłem wychodzić na ulicę 3 lata temu i postanowiłem, że będę to robił w czas i nie w czas, w porę i nie w porę i będę, bo mnie Bóg stworzył jako ewangelistę. Gdybym ja był stricte wstawiennikiem, to ja bym się modlił. Ale że jestem ewangelistą, to ja robię to, do czego mnie Bóg powołał i do czego dał mi wyposażenie. I wielu ludzi tak patrzy, wielu ludzi chciałoby też być, bo ja to widzę, potrafię czytać te rzeczy, chciałoby być jakby na świeczniku, chciałoby głosić, ale czemu tego nie robią? Ja mówię, to czemu ty tego nie robisz? Mówię, kto ci broni iść tak jak ja na ulicę w ogóle? Kto ci to broni? Możesz to robić. Ale ludzie tego, bo to też jest, to też nie jest taka łatwa robota, bo w naszym kraju, no, wiadomo jak mamy, wiecie jak się dzieje, wychodzimy na ulicę i tam jest nieraz ostra spina i to trzeba być też jakby do tego uwarunkowania mieć i to robić. Nie każdy to będzie robił i ja to rozumiem, ale Ewangelię można głosić na różne sposoby, można być wsparciem i tak jak ja mówię, ja zacząłem robić wiernie to, co wiedziałem, że mam robić, iść i głosić Ewangelię i to niekoniecznie się liczy, tyczy ulicy, można tą Ewangelię głosić wszędzie na różne sposoby i ja dostałem kierunek precyzyjny od Boga, co mam robić. I dopiero weszłem w ten kierunek. I odnośnie, zapytacie jaki, no to ja wam powiem. No to, co właśnie robię, jedna rzecz, którą robię, dostałem informację z nieba, że masz chodzić pod kościoły katolickie i tam głosić. Zacząłem to robić. I na początku nie widziałem nic, teraz widzę, że zaczynają się dziać rzeczy, prawda? Ale to jest moje. Ja wiem, że ja to miałem, ja wiem, że ja to mam robić, my tutaj w trójkę z Anitą i taki kierunek dostałem, wewnętrzne przekonanie, jest zaplanowany cały rok, powiedziane jest, cały rok będziemy głosić, bez względu na cokolwiek i koniec. Drugi kierunek, na modlitwie wstawienniczej odebrałem, aby iść do szkół i w szkołach głosić dzieciakom Ewangelię, do więzień, do poprawczaków i tak dalej. Odebrałem tą informację, od razu ją uznałem w swoim sercu, powiedziałem, idę to robić, zacząłem grzebać i szukać i pojawił się człowiek, dzięki któremu pojawił się u nas w kościele, dzięki któremu ja dzisiaj mam wejście do każdej szkoły i to też stanie się moją jakby służbą pełnoetatową od września. Ja będę działał już tam, nie będę pracował, będę tam pracował z dzieciakami jako profilaktyka do uzależnień. Będę im tam głosił Ewangelię i taki odebrałem kierunek. I każdy ten kierunek powinien odebrać. Kto nie odbiera tego kierunku, no to powiem, no coś jest nie tak, no to trzeba wziąć na warsztat. No bo wiecie, nie ma człowieka, który tutaj żyje na ziemi po to, żeby sobie żyć i umrzeć, albo po to, żeby mieć wygodne życie i umrzeć. Albo po to, nie wiem, żeby mamy się radować, ale my się mamy radować z tego, że wiemy, że idziemy do nieba i tutaj ma nas cieszyć w ogóle ta nasza służba dla Królestwa. Mnie to cieszy. Powiem wam, mnie wychodzenie na ulicę cieszy, mnie się to nie znudziło, mnie się to nigdy nie znudzi. Zawsze mam to, że jak idę na tą ulicę, to jestem najarany na tą ulicę, lubię to robić. Mnie to kręci. Rajcuje cię. Tak, a wszystko to właśnie dzięki temu to się wzmogło, dzięki właśnie jakby takim... A powiedz Rafał, tak żeby to było na przykład bardzo wyraźne, jak często, jak to wygląda właśnie w ciągu tygodnia, czy... Częstotliwość jakby głoszenia? Częstotliwość, tak. Znaczy, ja powiem tak. Kiedy jeszcze nie byłem pod kościołami katolickimi, no to ja... miałem taką pracę, o nią się też modliłem, aby głosić więcej, być częściej na ulicach, no i aby też schodzić powoli z etatu, czyli no mniej pracować w pracy, ale też żeby no, żyć powoli, wchodzić jakby w te etapy, aby już żyć ze służby, żyć z tego, że będę głosił i nagle się pojawiła praca, ja już tam nie pracuję, bo jakby się to zmieniły plany, o których wam przedtem powiedziałem, ale pojawiła mi się praca na pół etatu przez 20 godzin. To całkiem dobre pieniądze miałem, tak jak na cały etat. Pojawiła się ta praca i wtedy głosiłem Ewangelię no, trzy razy w tygodniu, prawda? Mogłem to robić, mogłem w domu się budować i tak dalej. Dzisiaj jest to taka częstotliwość, że
Ja, no to regularnie pod te kościoły chodzimy. Ja też prowadzę piątkowe ewangelizacje. No ale też do tego jakby rozwijam się jeszcze jakby w innych kierunkach to działa, ponieważ ja tam robię prawo jazdy na autobus, będziemy ewangelizować autobusem. Ja też robię papiery terapeuty, żeby do tych szkół, prawda, żeby się uczyć, ponieważ ja się chcę uczyć zachowań Czyli rozwijasz się już w tym kierunku, rozwijasz bo już się jest ten cel, tak. I teraz ty rozwijasz się, żeby ten cel osiągnąć. Tak, tak. Nie jestem zafiksowany jakoś, jestem wierny. Idę i głoszę na ulicę. Nie jestem zafiksowany, że muszę 100 razy dziennie ogłosić Ewangelię, ale mam wytyczony kierunek, którego się trzymam i który... Jesteś w tym wierny. Tak, i który osiągam. I w ogóle i w tym jest luz, bo w tym musi być luz. Musi być luz. I powiem wam, i taki rozwój zawsze u ludzi widać, nie? No ja, kiedy ja u was ostatnio byłem? Nie wiem, rok temu. Ja byłem rok temu i jak Grześka słuchałem rok temu na ewangelizacji. Ja go słuchałem dzisiaj i ja widzę w ogóle, że człowiek już ma swój kierunek. Już głosi do ludzi, wie co ma głosić. Swoje życie w ogóle, ma to swoje życie przemienione i tym do określonej warstwy społecznej ludzi uderza. I to jest, ma wartość. To ma wartość. Ty się przeprowadziłaś do brzegu, masz tam swoją robotę. To ma wartość, to są te rzeczy. Każdy powinien, każdy tak musi mieć. Każdy tak musi mieć. I wtedy jest zwycięskie życie. To wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Dzięki. Ale ja...